Zdrowia, szczególnie dla sportowców amatorów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce jest taka dziwaczna sprawa z tymi amatorami, sportowcami, programy telewizyjne, programy sportowe, kiedy biegają ci futboliści, ten amerykański futbol, czyli tak jak w Anglii czy w Australii są rugby, no w Ameryce to futbol jednak troszeczkę bardziej są opancerzeni i uzbrojeni prawie można powiedzieć. Mają hełmy potężne, silne byki, no ale bardzo dużo jest właśnie studentów, którzy reprezentują uczelnie, koledże i tak dalej. No są ligi, jest liga, która jest transmitowana. Ludzie naokoło tych studentów zarabiają bardzo ciężkie pieniądze. Tam niektórzy trenerzy to zarabiają po 10, 20, 50 milionów rocznie. Szkoła dostaje ciężkie pieniądze z reklam i z tej transmisji i tak dalej. Sprzedają najróżniejsze tam gadżety, nie gadżety, także uczelnie robią na tym pieniądze, no a ci studenci nie robią na tym pieniędzy. No i to jest dosyć kontrowersyjne w Ameryce, że tyle jest kasy, ale nie jest kasy dla tych, którzy grają. No trzeba rozróżnić futbol zawodowy, profesjonalny, no gdzie 90% tych uczniów trafia. Oni po prostu grają w koledżu, później kończą koledż, no i są wyłuskiwani błyskawicznie do zawodowych zespołów futbolowych. Także to jest dla nich takie po prostu szkoła życia, szkoła sportu. No, są często wyłuskiwani już powiedzmy ze szkół średnich do 12 roku nauczania powiedzmy i też tam ostatnio to pozamykali parę osób z Adidasa, no bo były tam różne takie pieniądze, kiedy oferowali pieniądze właśnie za to, że pójdą do tego koledżu czy do tamtego koledżu. Także że jest to no, dziwna sprawa. Koledże mówią, no tak, my zarabiamy miliony, ten trener zarabia tam dziesiątki milionów i tak dalej, ale my dajemy powiedzmy wykształcenie tym studentom. No i faktycznie dają te wykształcenie tym studentom. No nie wiadomo, jakie oni tam klasy kończą. Wiele osób to się śmieje, że powiedzmy, że to są dosyć mizerne te klasy, no ale kończą te szkoły, ale nie mogą zarobić. Były takie przypadki, że powiedzmy jakiś tam student, sportowiec poszedł sobie, zrobił tam fryzurę czy do fryzjera, czy jakiś tatuaż, no i w zamian zrobił podpis, autograf, no i później ten autograf powiedzmy ktoś tam sprzedał na eBayu czy na Amazon za 100 czy 150 czy ileś tam dolarów, no to ścigali jego za to, że on używa swojego powiedzmy no własności swojej, tak, swój podpis jako autograf sprzedaje, no to krytykowali, że to nie powinien tego robić. No i teraz w Kalifornii zrobili coś takiego, że no nie mogą być opłacani za to, co grają, no bo mają tą szkołę za darmo, tam 30, 40 czy 50 tysięcy rocznie, no wikt i opierunek, no i przez te 4 lata są reprezentantami, amatorami w tym sporcie, w którym grają i nie mogą zarabiać. No i w Kalifornii właśnie powiedzieli, że w zasadzie powinni mieć prawo do swojego imienia czy do swojej obrazu, no bo często na przykład jeżeli będą jakieś tam firmy elektroniczne, gry elektroniczne, no i pokazuje się twarz jakiegoś tam gracza, sportowca i jest powiedziany z imienia, nazwiska, no to chcą, żeby on dostawał te pieniądze. I na razie właśnie to do tego się składa, że właśnie twarz, imię, nazwisko i rozpoznawalność. Także może dostać na przykład za tą w grze, powiedzmy, jeżeli ktoś jest jakimś tam sportowcem, amatorem
i gra w tenisa, no to może dawać gry, uczyć, trenować innych ludzi już za pieniądze, co do tej pory nie mógłby robić. No, to prawo ma być wprowadzone do 2023 roku w Kalifornii. No i mówią, że to jest bardzo duży, że jest to duży postęp. No, z drugiej strony też jest sprzeciw. Jest sprzeciw i dużo ludzi, że mówi, że dużo tych fanów, tych ludzi, którzy lubią oglądać, powiedzmy, amatorów, którzy nie grają dla pieniędzy, co najmniej w tym okresie na oczach, bo wiadomo, że te pieniądze przyjdą, kiedy przejdą do ligi zawodowej, no to obawia, dużo się ta organizacja, ta Association, Athletic Association właśnie się obawia, że ludzie po prostu przestaną patrzeć na tych studentów jak na studentów amatorów, tylko jak na zawodowców. No, cała ta organizacja National Collegiate Athletic Association, no to oni też się nie chcą płacić, no bo oni mówią, że jeżeli mieliby płacić, no to by zaczęli być pracownikami, powiedzmy, koledżu czy uniwersytetu, tak? No bo jak się dostaje pensję, no to już się jest pracownikiem. No a prawa, przepisy dla budżetówki są takie, że jeżeli jest ktoś pracownikiem, no to ma prawo do związków zawodowych, a jak ma prawo do związków zawodowych, no to wtedy cała ta sytuacja sportowa, no to już zaczyna być dziwaczna, tak? To jest tak, jak w Polsce ci górnicy grali, powiedzmy, w zespołach sportowych, futbolowych czy sokerowych, mieli pensję, powiedzmy, górnika, a ich całą robotą było to, żeby kopać piłkę. No tak samo w tych zespołach, powiedzmy, milicyjnych czy wojskowych, no to właśnie było to podobnie. No to w Ameryce jest no do pewnego stopnia podobne, no bo oni są studentami, oni kończą, mają dyplom ukończenia szkoły, ale są w zasadzie tymi sportowcami dla tego koledżu. No wiadomo, że te wszystkie podejścia mogą spowodować dużo zamieszania, dużo chodzenia do sądu i tak dalej. Część polityków mówi, że jak oni zaczną dostawać pieniądze, no to trzeba będzie ich opodatkowywać. Trzeba będzie opodatkowywać, no i trzeba będzie patrzeć również na to te czesne, które dostają te 40 czy 50 tysięcy od uniwersytetu, no to będzie to traktowane jako, powiedzmy, dochód, no bo podarunek, no to tam jest tam jakiegoś w jakimś stopniu dochodem, czy pieniędzmi, które trzeba zgłosić, że się ma, bo się dostało. Także to jest no, kontrowersyjna sprawa. To jest kontrowersyjna sprawa. Nie wiem, czy ci studenci się tak bardzo denerwują przez te 4 lata, kiedy w zasadzie mają no słodką nie tyle posadkę, co słodką funkcję do spełnienia. Jedyne, co mają robić, no to mają biegać i wygrywać. I robią to w zasadzie za pieniądze, które gwarantują im, powiedzmy, dyplom jakiegoś tam koledżu czy uczelni. No, czy te pieniądze robione przez uniwersytety tak makabrycznie wielkie są proporcjonalne do tego, co ten student miałby dostawać? No, trudno powiedzieć. Wiadomo, że cały ta liga koledżowa nie istniałaby bez tych studentów, no ale musi być jakaś taka linia pomiędzy tymi jednak amatorami i zawodowcami i w pewnym momencie w sumie nawet i ci studenci, jeżeli powiedzą, że nie chcą grać dla klubu uczelnianego, tylko chcą grać dla klubu zawodowego, no to też jest to takie przejście. Także też poszukiwanie sprawiedliwości społecznej, poszukiwanie tej równości, poszukiwanie tego wynagrodzenia za pracę proporcjonalną do tego, co organizacja, która
ich tam angażuje, używa, tak, no bo nie zatrudnia, używa i daje im te wykształcenie, wikt i opierunek przez 4 lata, no to mnie się wydaje, że to jest dosyć takie w porządku układ. Coś za coś, każdy jest zadowolony i później wyciskanie tylko pieniędzy z tego, że ten futbol uczelniany jest tak popularny, no to tak jak wspominałem, wielu ludziom właśnie pasuje ta amatorska atmosfera, no niby jeszcze amatorska atmosfera, czy ona faktycznie jest inna? No jest inna, jest na innym poziomie, na takim bardziej przyjemnym. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, jest dzwoneczek dzyń, także piszcie, polecajcie, wysyłajcie. Do następnego codziennego filmiku.